Hej, witam się z Wami w nowym vlogu. Pokazuję się dopiero teraz. Kaszel mnie męczy jeszcze bardziej, cały czas mnie dusi, jak chcę coś powiedzieć. Więc nie wiem, jak to dzisiaj będzie z tym nagrywaniem, ale przed chwilą myjąc włosy i malując się, znalazłam kilka kosmetyków i stwierdziłam, że na razie nie mam przestrzeni na to, żeby zbierać te kosmetyki. Pokazywałam Wam osobne denko w filmie, więc będę Wam na bieżąco po prostu pokazywała od czasu do czasu. Dzisiaj mam 4 kosmetyki, więc to już takie mini denko jest. Mianowicie zużyłam Garnier Fructis szampon. Ja go bardzo lubię od wielu lat, wracam do niego raz na czas. Następnie zużyłam korektor Liquid Camouflage z Eveline. Bardzo, bardzo fajny. Kolejna rzecz Eveline, bardzo brzydko wygląda, ale jest to róż w płynie. Mam już drugie opakowanie, które w połowie też zużyłam. I to jest bodajże odcień numer 2. Tak, jest dwójeczka. Bardzo Wam polecam. I Eveline So Fluffy Brow & Go gel, mydło do brwi. I powiem Wam, że już mam drugie to mydło, ale jakoś tak. Przestał mi się ten efekt chyba podobać. Potrzebuję przerwy takiej. Na razie po prostu sobie delikatnie gdzieś tam uzupełnię te brwi kredką i tyle mi wystarczy. A ja teraz w trakcie mojej drzemki piję właśnie swoją wodę cytrynowo-imbirową. Już mi trochę przestygła, nie jest gorąca. I coś chciałam Wam powiedzieć. A, dzisiaj zrobiłyśmy stroik prowizorycznie trochę, bo miał wyglądać inaczej, miał mieć mniejsze świeczki i więcej ozdób, ale wykorzystałam świeczki odrobinę większe i tych ozdób już tam więcej nie wejdzie, więc jest taki o. Zaraz Wam go mogę jeszcze z bliska pokazać. A może tutaj jeszcze do pokoju na komodę zrobimy z tymi mniejszymi świeczkami, ale to trzeba przynieść ozdoby z piwnicy. Mam też tutaj takie jelonki powystawiane, choinki złote, dziadki do orzechów, mały świeczink taki, także wszędzie gdzieś te święta już powoli czuć. I tak prezentuje się ten nasz stroik, który miał być wieńcem, ale nie jest, adwentowym. Tutaj mam jeszcze taką rodzinkę piękną. Powiem Wam, że w tym roku nie mogę się doczekać świąt. Tu jest też świeczka, którą sami robiliśmy z wosku pszczelego. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Było tego więcej, ale już je spaliliśmy. No i tutaj mamy na takiej paterce z karafką dziadka. Tu jakąś świeczkę, którą moja mama nam kiedyś dała. Laski takie duże, które będą chyba na choince. Jelonek, wiewióra, ten świecznik, tu jeszcze widzę, od starej świeczki jest ubrudzony. Kolejny dziadek, jakiś taki bardziej baśniowy jelonek, no i choinki. Tam stoją lampki, bo musiałam je wyciągnąć z barku, ponieważ barek mamy nisko bardzo i Mela wyciąga to szkło całe, więc muszę to przestawiać na bieżąco. A tutaj śpi nasza kocica. Nie bój się. Marcelcia. Mruczku. O. Ona ma tutaj świetny punkt obserwacyjny. O. Ale jest piękna pogoda. Jak Mela wstanie, to wybierzemy się na rynek zobaczyć darłowską Laponię. O 13 ma być chyba Mikołaj. Chociaż tam nie jestem pewna, nie znam dokładnego planu. Jeszcze do tego teraz śnieg zaczął sypać. Mam nadzieję, że tak będzie właśnie na tej Laponii. Pokażemy jej ozdoby. A później jedziemy do mojej mamy. Mówi, że tam już też choinka stoi, także może uda nam się wyjść. Także mam nadzieję, że coś jeszcze uda Wam się pokazać.
Nie uwierzycie, zrobiła nam się taka zima, że jestem w szoku. Właśnie wychodzimy na Laponię, jest 13:23, może jeszcze zdążymy na Mikołaja, także jestem bardzo ciekawa Meli reakcji. Jeszcze muszę zabrać szalik, żeby się tutaj trochę owinąć i pokażę wam zaraz, jaka jest zima. Przedszkolaki zaśpiewają piosenkę Święty Mikołaj zbliża się, ho, ho, ho! Ho, 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 darłowo! Ho, 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 darowo! Czy jesteście gotowi, żeby powitać go na trasie jego przejazdu? Czy... Korzystam z chwili wolnego czasu. Pożegnam się już z wami, bo wiem, że wieczorem może tego czasu aż tak nie być. A chciałabym, żeby to było zrobione, wiecie, kulturalnie i porządnie. Bardzo mi jest miło, że tak licznie oglądacie moje vlogi, vlogmasy. Naprawdę, to mnie bardzo motywuje, bo jak wiecie, ciężko było ostatnio u mnie z tym nagrywaniem. A teraz na razie udaje mi się nagrać film codziennie. Więc mam nadzieję, że tak to zostanie. Ja też lubię takie, wiecie, krótsze vlogi. W sumie ja lubię wszystkie vlogi takie, wiecie, zwykłe, domowe. Ale jednak mam wrażenie, że te krótsze są ciekawsze. Nawet jeżeli się nic szczególnego w nich nie dzieje. Dajcie znać, jakie wy macie odczucia. Jutro może uda mi się zajrzeć do Rossmana. Bo widziałam, że już są przecenione dość mocno kalendarze adwentowe, więc może jeszcze w coś się zaopatrzę, zobaczymy. Byłam w Koszalinie w Rossmanie, ale tam nie było nic. Nie wiem, pewnie wiecie, większe miasto, ludzie powykupowali. Także zobaczę u siebie jutro może. No i żegnam się z wami, nie przedłużam. Dziękuję wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że... tych vlogów jeszcze kilka uda się nagrać w grudniu. W tamtym roku nagrałam 11 vlogmasów, więc to i tak było super. Może w tym roku będzie lepiej. Zobaczymy. Buziaki, pa!